W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Z nami Marcin Machula, trener kondycyjny, związany od samego początku istnienia z Global Boxing Promotion, Global Boxing Gym. Witamy serdecznie, Marcinie. Witam bardzo wszystkich. Marcinie, oczywiście najwięcej dzisiejszych doniesień mówi o tym, że Mariusz Wach staje przed najważniejszą walką w swoim życiu. Jest to jego życiowa szansa na zaistnienie na tej najwyższej półce. Ty jesteś osobą, która spędza z nim obok jego trenera najwięcej czasu tak naprawdę. Tak, muszę powiedzieć, że z Mariuszem spędzamy razem kilka godzin tygodniowo. Poza tym ciągle współpracuję z jego boxing coachem, z którym po prostu staramy się wychwycić różne elementy dotyczące Mariusza, poruszania się w ringu. Jego treningi i moje są w sumie skoordynowane. Także Mariusz teraz ma mnóstwo zajęć. Trenuje trzy razy dziennie, 6 dni w tygodniu. A walka bardzo ważna. Wiem, że będzie bardzo dobrze przygotowany na nią. Część naszego kempu, ostatnie 6 tygodni Mariusz spędzi prawdopodobnie w Europie. Będzie to chyba najtrudniejsza faza treningowa, bo będzie też zwiększona ilość treningów, będą sparingi, będzie mnóstwo sparingów, także póki co wszystko bardzo dobrze wygląda, Mariusz czuje się doskonale, jest zmotywowany nadchodzącą walką, my wszyscy również jesteśmy po prostu gotowi poświęcić Mariuszowi cały nasz czas i przygotować go do tego jak najlepiej. Marcinie, jeśli pozwolisz, zapytam się odnośnie specyfiki przygotowania Mariusza na walkę właśnie z Władimirem Kliczką. Powiedz mi, co nowego wprowadziłeś do jego treningów, aby był prawdziwą zbroją? Kliczko jest bardzo silnym zawodnikiem fizycznie. Jest mądry w tym, co robi. W tej chwili z Mariuszem pracuję nad jego siłą maksymalną. Chcę, żeby po prostu dzięki temu był bardziej eksplozywny, szybszy, lepiej poruszał się, był zwinny, nie walczył tylko w dystansie, ale też próbował podejść Kliczkę z innej też strony, z której inni nie próbowali. Wszystko jest skoordynowane ku temu, aby Mariusz po prostu wygrał walkę. Cóż więcej mogę rzec? Rozumiem. Powiedz mi, jak ty przewidujesz jako trener związany z Mariuszem, przypominam, od 2 lat, od samego początku, kiedy Mariusz przyjechał do New Jersey, pracujesz z nim od 2 lat. Powiedz mi, widzisz ten rozwój, widzisz naprawdę wielką metamorfozę i ty jesteś również pełen wiary w jego zwycięstwo. Mariusz z każdym kempem staje się coraz mądrzejszym bokserem. Fizycznie pamiętam po prostu, jak poznałem Mariusza. Fizycznie jest nie do poznania, jest dużo silniejszy i po prostu uważam, że Kliczko będzie miał twardy orzech do zgryzienia. Marcinie, serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za twój wkład i życzymy powodzenia i tego wielkiego, największego sukcesu, bo będzie również to twój sukces. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich fanów Mariusza w Polsce. Dziękuję bardzo.